Jedyny w stawce pięciolatek angielskiej hodowli ogier Russo wystartował w numerem pierwszym. Russo jest koniem mocnej budowy, trochę w typie półkrwi. W ubiegłym sezonie biegał w Austrii bez większych sukcesów. Oznaczony numerem drugim, Kary Norwich, wyhodowany hojnowie, cierpi na dolegliwości układu oddechowego i z tego powodu biega poniżej swoich możliwości. Pechowo przegrał sprinterski wyścig haracza. Trzyletni Bikon hodowli stadniny koni w Mosznej biega bardzo nierówno. Startujący z numerem trzecim ogier jest wnukiem derbistki Irandy i powinien lepiej czuć się na dłuższych dystansach. Z czwórką pobiegła wielka faworytka tej gonitwy, klacz Bella Donna. Dwukrotnie startowała w tym sezonie na Służewcu i dwa razy mija celownik na pierwszej pozycji. Ma na koncie zwycięstwo w klasycznej gonitwie dla klaczy na Grodzie Wiosennej. Numer 5 to kasztanowata Candy Princess, klacz hodowli szwedzkiej. Niedawno startowała na torze w Bratysławie, gdzie wypadła bardzo słabo, zajmując 8 miejsce w Wielkiej Nagrodzie Słowacji. Dwukrotny zwycięzca w gonitwach dla sprinterów, punkt pobiegł z numerem 6. Ten bez pochodzenia koń biega zaskakująco dobrze. Czteroletnia klacz Bella Rosa, numer 7. Czołowy Ford był w ubiegłym roku nie może nawiązać do sukcesów z zeszłego sezonu, gdy zwyciężyła w Nagrodzie Rzeki Wisły. Gonitwa o nagrodę rzecznej rozgrywana na dystansie 1600 metrów jest poważną próbą selekcyjną dla najlepszych sprinterów. Po równym starcie na prowadzenie próbowała wysunąć się Bella Donna, dosiadana przez Bolesława Mazurka. Przez pierwsze kilkaset metrów trwała walka o pierwszą pozycję. Bella Donna wyprzedziła ostro galopujące ogiery i Bikona, i Norwicha dopiero przy wejściu w zakręt. Tempo pierwszych 500 metrów było zabójcze. Konie pokonały ten dystans w 29 sekund po torze elastycznym. Po wyjściu na prostą do prowadzącej klaczy Bella Donny zbliżył się Bikon i po krótkiej walce nieznacznie ją wyprzedził. Nieoczekiwanie przed trybuną główną do walczących dwóch koni doszła finiszująca polem klacz Bella Rosa, dosiadana przez jockeya Tomasza Kuczyńskiego i dość pewnie objęła prowadzenie, wygrywając o długość. Czas gonitwy na torze elastycznym był dobry, 1 minuta 41 sekund. Zwycięstwo Bella Rosy, klasycznego fuksa, zostało źle przyjęte przez publiczność. Graczy wygrała Bella Rosa, aczkolwiek trochę dziwię się, dlaczego ludzie nie mogą tego przyjąć jako rzecz, która mogła się wydarzyć. No, Bella Rosa miała bardzo udany wyścig na Rodzie Haracza, która była czwarta, ale bardzo niewiele pobita. Natomiast następny start był zupełnie nieudany. Złożyło się na to wiele problemów. Natomiast jeśli chodzi o Bella Donnę, kobyłka ta niestety wykazuje się, troszeczkę brakuje waleczności w momencie, kiedy ją koń przeszedł. Po prostu zatraciła animuś, a i tor definitywnie lubi suchy tor. Dzisiaj po prostu jej się wyścig nie złożył. Może trzeba zobaczyć to w domu, przyjdzie się temu.